Dzień dobry na kanale Axis Libris. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o książce, no, o dwóch tomach książki dosyć kontrowersyjnej. Przed Państwem pamiętniki Fanny Hill. Tego nikt się nie spodziewał! Oczywiście jakaś historia ciekawa się z tym wiąże. Ciekawa czy nieciekawa, może to wcale nie jest interesujące. Ale jest taka anegdotka, że kiedyś... nie pamiętam, chyba w jakimś filmie była jakaś wzmianka. Nie pamiętam kompletnie czego jak to brzmiało ta wzmianka, jak to wyglądało. Ale była jakaś taka wzmianka, że coś tam... Pamiętniki Fanny Hill chyba, nie pamiętam dobrze jak to wyglądało. Ale ja to oglądałam razem z moją matką i jako, jak ja wiem, jeszcze takie wczesne nastolenstwo moje to było, nie wiem, jakaś późna podstawówka, ja tak, o co chodzi, z czego się śmiejesz, dlaczego, co, do czego to było odniesienie, no to moja matka mi powiedziała, że no to takie tam była kiedyś książka Pamiętniki Fanny Hill, chodziło o to i o tamto. Ja miałam takie, aha, okej. Okay. Jakby temat umarł, tak? Zrozumiałam żart, aluzję w filmie, to mnie jakby, a fajnie, śmieszny żart i temat dla mnie umarł. I później lata sobie mijały i jakiś tam, nie pamiętam ile lat później, ale to było już, nie wiem, czy to nie było już po okresie szkolnym albo w liceum, w okolicy liceum, na jarmarkach staroci bodajże trafiłam właśnie na Pamiętniki Fanny Hill i pamiętam właśnie, bo tak, były dwa tomy i ja się wtedy zdziwiłam w ogóle, że drugi tom jest jakby tak, aha. I nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, czy ja kupiłam oba naraz, czy najpierw widziałam ten jeden, a potem ten drugi właśnie tom i albo najpierw ten drugi, nie, na pewno czytałam najpierw ten pierwszy. Więc później widocznie na jakimś innym targu staroci zobaczyłam drugi i takie, ojej, to ma jeszcze dalsze kontynuacje. Szok! No ale w każdym razie sobie nabyłam właśnie taką drogą to. Taką drogą sobie to nabyłam i przeczytałam to. Z wielkim zainteresowaniem, jak prawdopodobnie możecie się domyślać. Generalnie tak, jest to porn. No to chodź, Adasiu. Zapraszam na morękę. Ryuchy! Jest to książka, która jest napisana w sposób taki jak proza, normalnie, jakby to była obyczajowa jakaś historyjka. Jest bardzo komiczna, jest tam masa przekomicznych scen, jest tam używany taki język bardzo też zabawny, że faktycznie można się śmiać co chwilę. Nie wiem, tam określenia na przykład, w ogóle same określenia na właśnie różne jakieś tam narządy są miejscami bardzo, to znaczy tak, może nie jakoś super bardzo kreatywne, ale są pociesznie kreatywne, nie wiem, tam jakiś grzebień koguta albo coś takiego używane, że tutaj jakoś tam ten grzebień się robi taki czy owaki, różne takie rozmaite określenia są. Więc tak, no na pewno jest to książka, która jest przeznaczona, obie te książki są przeznaczone dla oczywiście czytelników dojrzałych, już dorosłych, powiedzmy, że nastoletni wiek, przypuszczę, że prawdopodobnie gorsze rzeczy już w wieku nastoletnim można oglądać i widzieć, więc nie bądźmy tutaj jakimiś purytańskimi hipokrytami. Osoby w nastoletnim wieku widują porn w internecie i nie tylko, więc nie jest to żadna jakaś hipernowość. Co jest super mega ważne, żeby jednak podchodzić do tego w kwestii właśnie tej seksualności w sposób edukacyjny. Seksualna edukacja w szkołach, jak wiemy, jest w stanie wołającym o pomstę do nieba. Generalnie jest to hiper mega ważny temat i powinno się naciskać na to, żeby ten temat był naprawdę bardzo dobrze prowadzony w szkołach dla rozwijającej się młodzieży, żeby antykoncepcja była propsowana, żeby po prostu to było edukowane, w jaki sposób się z tym obsługiwać i jak, na czym polega zły dotyk i te inne takie rzeczy. To jest bardzo bogaty temat i taki właśnie głęboki do namyśleń.
żeby właśnie tutaj coś się może kiedyś zmieniło w naszym kraju, w naszej Polsce chciałam powiedzieć, ale pomyślałam sobie, że nie czuję aż takiego związania z tym krajem, żeby nazywać go naszym, w sensie moim, nieważne. Dzisiaj mamy walentynki, więc dlatego postanowiłam, że no tak na wesoło troszeczkę ugryziemy ten temat, bez skojarzeń, ale don't kink shame. Jeżeli ktoś lubi gryźć, to jest jego sprawa. I jeśli chodzi o te książki, powiem tak, nie jest to super poprawna politycznie rzecz. Jeżeli jesteście osobami, które potrafią się oburzyć na to, że ja nie mówię, że to nie jest, że to jest niewłaściwe. Może tak, ja nie pochwalam tego, w jaki sposób to jest coś tutaj napisane, ale ja też jakoś prywatnie nie oburzam na to, bo jakby rozumiem też przestrzeń czasu. To było dosyć dawno napisane. W każdym razie jeszcze nie jest to tak bardzo świadoma opowiastka. Ta opowiastka też nie ma na celu niczego edukować. Umówmy się, Pamiętniki Fanny Hill to nie jest podręcznik. To nie jest jakaś właśnie taka rzecz, która miałaby nas edukować. To nie jest coś, co miałoby służyć za wzorzec. To jest rozrywka. Tak zwana rozrywka. Pamiętniki Fanny Hill służą po prostu stricte rozrywce. Zarówno w kwestii komizmu, jak powiedziałam, tu jest bardzo dużo śmiesznych scenek, zabawnych sytuacji i tak opisanych takim językiem pociesznym, że trudno się nie uśmiechnąć. Są czasami właśnie jakieś takie zdarzenia, że no po prostu sam komizm tej sytuacji trudno się nie zaśmiać. I zarówno pod względem porn, można czytać te książki również jako pornografię. Nie wiem, chcecie sobie poświęcić chwilę dla siebie, jest pusto w domu, zapalacie sobie jakąś tam lampkę i sobie czytacie to z paczką chusteczek pod ręką. Nie ma sprawy, to jest jak najbardziej przydatne, do tego może się do tego nadać. Zależnie jakie tam macie upodobania, to znajdziecie tutaj wiele podobnych rzeczy, chociaż jest to stricte punkt widzenia męski i heteroseksualny. To jest bardzo wyraźne, że ten pan autor albo nie miał jakiegoś takiego większego pojęcia, na czym polega klitoris. Klitoris exercis. I też być może nawet jeżeli wiedział, to nie oczekiwał, że jego czytelnicy będą wiedzieć, więc on napisał te książki w określonym celu, żeby uzyskać jakiś efekt u określonych osób. Nie jest to adresowane oczywiście do wszystkich, więc jeżeli na przykład napotkacie na takie zdanie, że, czy tam zdanie, na taką sytuację, że kobieta odczuwa niechęć do tego, żeby się zadowalać z kobietą albo sama ze sobą, bo ona potrzebuje tego jedynego, wspaniałego tam faceta, który tam dojdzie do penetracji. I masz, czytając to, jeżeli masz takie poczucie, że no, nie? Tak to nie działa? Ale głaszczemy męskiego, tak? To, no, powiem tak, nie oczekuj od czegoś, czym one nie są. To są książki pornograficzne, komiczne, obyczajówki, właśnie przeznaczone dla heteroseksualnych facetów. Najprawdopodobniej tak sądzę, jakby po tym, co tutaj wyczytałam. Ale nie jest to nic edukującego, to nie ma służyć za wzór, to nie ma być nic takiego, żeby tutaj, o Jezu, słuchajcie, faceci, musicie robić tak i tak, żeby wasze damy były zadowolone. Jakby nie na tym to polega. To nie jest sztuka kochania, to nie jest Kama Sutra. To jest po prostu komiczna historyjka pewnej określonej osoby, która sobie przeżywa różne buduarowe, komiczne i mniej komiczne sytuacje. Jeżeli jesteście osobami, które są też dosyć wyczulone na przykład pod wpływem własnych doświadczeń na molestowanie czy gwałt, to lepiej nie polecam tej lektury, ponieważ są tam takie sytuacje, że na przykład w
przypadku pierwszego takiego zetknięcia z klientem tutaj. A, bo może wy nie wiecie, o czym jest w ogóle ta książka. No pamiętnij Fanny Hill. Fanny Hill jest to prostytutka i przeżywa swoje zawodowe różne jakieś przygody. Tyle na temat. Generalnie cała książeczka nie jest to gruba, ani pierwsza, ani druga nie jest gruba. To jest zbiór po prostu anegdotek erotyczno-komicznych, które mogłyby spotkać jakąś osobę właśnie tego typu. I jeśli chodzi o właśnie takie zdarzenia jakieś tam, jak ona tam z pierwszym klientem miała do czynienia, to tutaj faktycznie była taka niesympatyczna scena, ale ugryziona z takim jakby, nie wiem, czy można nazwać w takiej sytuacji, w takim kontekście humorem, ale jest to tak napisane, więc generalnie nie można brać tych anegdot na poważnie. Nie można ich traktować jako coś, co tutaj świadczy o prawdziwości świata. Nie można traktować tego jako coś, co pokazuje prawdziwy portret psychologiczny. Jakby... nie wiem jak wy, ale nie w tym celu ogląda się porn. Nie wiem, czy oglądacie, włączacie sobie pornosy jakieś po to, żeby analizować ich zbieżność z rzeczywistością świata i wpływ, nie wiem, spotkania randomowego hydraulika z jakąś, nie wiem, pasierbicą mamuśki i wpływ tego spotkania na ich psychikę, nie wiem, jakby tak? Serio? Nie, to nie do tego służy, tak? Jakby no, nie sądzę. To są aktorzy, którzy odgrywają swoje role i tutaj oni godzą się na to w ten czy inny sposób, jakby umówmy się, ale sex working nie powinien być piętnowany, nie powinien być traktowany jako coś naruszającego super jakoś tam hiper prawo moralne i że to w ogóle jest jakieś wykroczenie poza bycie człowiekiem. Sex working to jest rzecz normalna, trwająca od początków cywilizacji ludzkiej i istniejąca w rozmaity sposób. Od wysyłania zdjęć po czyny bezpośrednie między klientem a dostawcą usług. I jest to totalnie normalna rzecz. Zwłaszcza w naszym świecie, kiedy jesteśmy już, myślę, na tyle rozwinięci, że jesteśmy w stanie to sobie uzmysłowić, to nie powinno być piętnowane, a nadal jednak jest to traktowane, że o, bo coś tam pójdziesz na ulicę i będziesz tego. Jak będzie chciał, to zrobi. To jest jego sprawa. Więc tak, oczywiście przymuszanie osób do sex workingu, zmuszanie ich na wszelkie możliwe sposoby, szantażem, przemocą czy jakkolwiek inaczej, to jest zbrodnia. Zmuszanie osób, które nie są do tego chętne, do sex workingu, to jest zbrodnia i należy to karać jak najwyżej. I takie jest moje zdanie, ale jeżeli jest to sex working dobrowolny, ktoś to robi, bo to lubi, bo mu to sprawia frajdę, albo po prostu jest totalnie neutralny z tym, tylko po prostu cieszy się z tego, że ma z tego hajs, a nie ma to żadnego wpływu negatywnego na jego psychikę i tak dalej, to jak najbardziej to jest normalna rzecz. Więc jeżeli chodzi o takie rzeczy, to tutaj, czytając te książki, też możemy mieć z jednej strony właśnie takie poczucie, że no, tutaj burdel mama coś tam ją chciała przyszkolić, żeby ją wykorzystać, naiwną dziewczynę ze wsi, coś tam, coś tam. Ale z drugiej strony ona później przekonuje się jakby, że jej ciało i umysł nie ma zbyt dużego protestu co do wykonywania danych czynności, tylko po prostu wolałaby wybierać swoich klientów, a nie mieć randomowych, wybieranych przez kogoś, kto jej się po prostu totalnie nie podoba, jakiś obskurny osobnik. Tylko jeżeli sama by sobie mogła wybrać osobnika, to jak najbardziej jest w stanie iść w to i to sprawia frajdę. Why not? To jest jej droga, to jest jej wybór, nie ma problemu. I to jest w porządku. Jeżeli chodzi o mnie, to jest według mnie całkiem w porządku. Ja sama po przeczytaniu tej właśnie książeczki Pamiętników Fanny Hill miałam takie poczucie, że no w sumie jest to opcja do przemyślenia. I jakbym nie miała nic innego do roboty w życiu, to mogłabym to rozważyć. Nie jest to takie, znowu jakieś takie strasznie, nie wiem,
nie umiem znaleźć teraz określenia, ale po prostu miałam takie poczucie normalizacji. Więc jeżeli ktoś mógłby, jeżeli ktoś chciałby dokonać takiej normalizacji właśnie w społeczeństwie zawodu sex workerek, to myślę, że książki w stylu, nie mówię, że konkretnie Fanny Hill, ale książki w stylu pamiętników Fanny Hill mogłyby się temu przysłużyć. I chciałabym jeszcze raz bardzo gruntownie zaznaczyć, że wymuszany sex working jest zbrodnią, ale sex working podejmowany z własnej woli jest jak najbardziej normalny i okej. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć to rozgraniczenie, że jeżeli osoba, kobieta czy mężczyzna podejmuje działania właśnie w kierunku sex workingu, bo chce, bo nie, że czuje się przymuszona okolicznościami, bo jej nie stać na chleb, bo tam i nie wiem, to jest jedyna opcja, albo ktoś ją upił i szantażuje i ona musi teraz tak robić, to jest złe, ale jeżeli po prostu stwierdza, że chce to robić, że to jej odpowiada, że jej się podoba pokazywanie swojego ciała, to jest jej decyzja. Tak samo jak ktoś marzy o tym, żeby być lekarzem i pomagać ludziom, tak samo sex workerka może chcieć pokazywać swoje ciało i w ten sposób pomagać ludziom, którzy właśnie w ten sposób spełniają swoje podstawowe potrzeby egzystencjalne tak naprawdę, bo jednak potrzeby seksualne są naszymi podstawowymi potrzebami egzystencjalnymi. Nie musi tu wcale chodzić o rozmnażanie się, gdyby stosunki płciowe między ludźmi miały służyć wyłącznie prokreacji, to nasz popęd ograniczałby się do dni płodnych i nie istniałaby klitoris, która umożliwia osiąganie pełnej satysfakcji seksualnej bez dochodzenia do jakichś tam prokreacyjnych, nie wiem, typu penetracja. Aujourd'hui, le clitoris vit encore dans l'ombre. Les caresses sont souvent vues comme de simples préliminaires. Pourtant, ce cher clitoris ne demande qu'à être aimé. Więc. I właśnie, tak jak mówiłam, że tutaj w tej książce jest dużo takiego poczucia, podejścia, że to jest bardzo odczuwalne, że to faktycznie pisał facet, bo tutaj oczywiście nasza Fanny na początku jest przypróbowywana, przytrenowywana do swojego zawodu przez taką osobniczkę. W ogóle tutaj w tłumaczeniu ona ma na imię Feba. Ja przypuszczam, że w oryginale to była Phoebe. No ale dobra, niech będzie Feba. Przez tę Febę jest przytrenowywana do tego i tam ona ją rękami jakby wprowadza w świat seksualnych doznań. I ona potem już jako już troszkę wprawiona w ten temat osoba, dziewczyna, już zaczyna podglądać też troszeczkę inne osoby, widzi tam stosunki z mężczyznami, nagle wielce zafascynowana męskim członkiem, jakby to było nie wiadomo co, to tak straszliwie go pożąda, że już jej się nie podoba to, co ta Feba z nią tam wyczynia. I generalnie strasznie się skupia na tym, że o, już nigdy więcej tym, bo to jest jakieś takie zboczone i niefajne, więc tak, owszem, można te książeczki uznać za homofobiczne. Ja sama bym się podpisała pod tym, że można to uznać za homofobiczne. Tylko że chciałabym jeszcze raz zaznaczyć, że to jest napisana książka dość dawno temu i kiedyś było trochę inne podejście, więc ja tego nie usprawiedliwiam, tylko mówię, że to można zrozumieć. Że gdyby być może ten pisarz żył dzisiaj, to może on by jakby, nie wiem, dotarło do niego to, że no... Niekoniecznie tak musi być, że ta kobieta musi mieć takie podejście, że to jest zboczone od razu. Po prostu to jest taki inny rodzaj orientacji, a nie jakieś wykroczenie moralne. No ale okej, uznajmy, że te momenty można by wyciąć i książce nic by się nie stało. Jak najbardziej jestem za. Są też takie fragmenty, które mogą być postrzegane przez osoby, które są właśnie tak poprawne politycznie, że to jest niewłaściwe określanie, jeśli chodzi o body positivity, jak to się tam mówi? Typu, tu jest bardzo często określane osoby otyłe jako w sposób negatywny. Zwłaszcza tutaj ta pierwsza, ta burdel mama, która jest przedstawiana jako taki, okazuje się, zły charakter. Na początku miła, fajna, troskliwa, a potem nagle zły charakter. No bo burdel mama.
Więc ona tutaj jest taka właśnie rozlana, bardzo gruba i tak dalej. Tutaj ma to ciało takie owakie. I też są jakieś tam osoby, jeszcze się pojawiają, które właśnie są otyłe, więc są B. A jeżeli ktoś jest szczupły, elegancki, zgrabniutki, no to jest super fajny. Więc generalnie no to nie jest wcale fajne i to... jeżeli tutaj są jakieś zabawne sytuacje, to się możesz śmiać, śmiać, śmiać i to nagle trafiasz na ten fragment i tak niefajnie, gościu. Więc no to jest dosyć kontrowersyjna. Tak jak niektórzy mogliby uważać, że Pamiętniki Fanny Hill to jest książka taka właśnie kontrowersyjna przez wzgląd na to, że mówi o seksie, że jest to porn, że tutaj jest ten seks praktycznie na każdej stronie, w rozmaitych pozycjach, rozmaitych konfiguracjach. Pojawiają się motywy orgii i tutaj generalnie rzeczywiście no, ktoś, kto jest bardzo pruderyjny, to może się oburzyć, że to jest taka kontrowersja. Jak dla mnie tutaj nie ma totalnie problemu, niech sobie pisze. On pisze w bardzo zabawny sposób o tych seksualnych wybrykach, więc to jest spoko, w ramach rozrywki jak najbardziej, ale... No, jeśli chodzi właśnie o te kwestie takie określające ten body positivity i tak dalej, po prostu są to rzeczy zbędne. Bez tych wzmianek o tym, że ktoś jest gruby i fe, mogłoby się totalnie obejść. I książka by nic nie straciła, więc gdyby powycinać właśnie te fragmenty, że o Jezu, bo tutaj jak kobieta kobiecie, to jak to tak, a z drugiej strony, o matko, bo ktoś jest gruby, to jest od razu obrzydliwy. Jakby powycinać te fragmenciki i zostawić tylko wszystkie pozostałe elementy, całą fabułę tutaj, tej przygód tej Fanny Hill i te wszystkie jakieś jej pozostałe przydarzenia właśnie zawodowe, że tak powiem, to jak najbardziej książka by nic nie straciła, a czytałoby się ją sympatyczniej, przyjemniej i na tej zasadzie, że można byłoby się bardziej swobodnie z niej pośmiać, bez takiego poczucia cringe'u, że typie, no troszkę już to jest przestarzały pogląd. Więc jeśli chodzi o to, to polecam Wam tę książkę, te książki, te dwie książki, bo tutaj jest po prostu trochę więcej tych anegdotek. Polecam Wam te dwie książki, jeżeli macie ochotę po prostu się zrelaksować sami przed sobą, że tak powiem. Jeżeli, w sumie nie wiem, czy z drugą osobą można by to czytać tak sobie, pewnie tak, na pewno można. Jeżeli czujecie się ze swoim partnerem, partnerką o tyle swobodnie, że oglądacie wspólnie porn, no to jak najbardziej możecie sobie wspólnie poczytać tę książkę i czerpać z tego przyjemność i pośmiać się na scenach, gdzie tutaj są jakieś takie właśnie zabawne anegdotki i pośmiać się z tam przygód tych ludzi, z tych różnych właśnie jakichś sytuacji komicznych, to jak najbardziej jest przydatne, może się Wam właśnie coś takiego przydać. Zwłaszcza dzisiaj mamy taki dzień, że można się troszkę pobawić w taki sposób, no, bardziej otwarty, poeksperymentować sobie. Zresztą świętujcie walentynki, jak Wam się podoba. Myślę, że powiedziałam o tych książeczkach to, co miałam do powiedzenia, że jest to właśnie takie... krótkie do przeczytania, takie porn, prawda, komiczne, można się pośmiać, można sobie tam właśnie trochę pofantazjować. I tak, powiem to, co było jakiś czas temu, takie wielkie burze, że tutaj, o, 365 dni, czy tam jakiś tam inny, jak to tam było jeszcze? Jeszcze jakiś tam inny, 500 twarzy Greya, czy jakieś inne te, jakieś tego typu książki, one miały taką furorę, że o, tutaj, bo tam bogaty ktoś tam i robi jakieś tam BDSM rzeczy i tak dalej. I o, mój Boże, co to nie jest? No to jakby nie jest to nic odkrywczego. Takie książki bywały wcześniej, na przykład to. Co prawda nie w takiej formie, bo tutaj są one mniejsze, krótsze. No bo jakby i o czym tutaj dużo mówić, hello. Więc nie trzeba się tutaj za bardzo rozwodzić. To nie jest temat na 500 tysięcy stron, żeby nawalać tam jakiejś prostej i mało znaczącej fabuły tylko po to, żeby zamieścić jakieś porn scenki. Ryuchy! Jakby ja nie krytykuję ludzi, którzy czerpią frajdę z czytania 365 dni. To jest wasza kwestia, to jest wasz gust. Ja tego czytać nie zamierzam, bynajmniej nie ze względu na sceny erotyczne, bo to mnie nie przeraża, jak widzicie. To mnie nie odstręcza. Tylko po prostu słyszałam o tym, że sama fabuła jest taka, że mnie to nie interesuje. Poza tym, jeżeli ja widzę taką grubą książkę, która właśnie ma traktować na takie tematy, no to jakby nie czuję potrzeby, bo
Jeżeli miałabym taką potrzebę, to mi wystarczy, że nie wiem, włączę sobie porn i 5 minut i mam to z głowy, albo na przykład właśnie coś takiego sobie przeczytam i naprawdę mam to z głowy, więc nie mam po prostu potrzeby, żeby czytać aż takie grube tomiszcza, jeżeli chodzi w nich tylko o to, żeby przeczytać sobie o tym, że zapraszam na morenkę. Morenka, sweet night, po angielsku słodka noc. No bo jakby to... Nie wiem, no, ja jestem osobą dosyć pragmatyczną i nie mam potrzeby, żeby czytać 10 tysięcy stron o jednej rzeczy tylko po to, żeby uzyskać pożądany efekt. Nie wiem, nazwałabym to stratą czasu, ale wiem, że są ludzie, którzy czerpią z tego frajdę, spoko, to jest wasza kwestia, tak samo jak jest kwestią osób, które idą sex working, to jest ich wybór, to nie ma sprawy, niech to robią, tylko żeby właśnie pamiętały, żeby utrzymywać swoje zdrowie i bezpieczeństwo, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli się napataczają różni randomowi ludzie, to trzeba pamiętać o swoim bezpieczeństwie, to jest najważniejsze, bo ludzie są bardzo różni, bardzo dziwni i generalnie, nie wiem czy to widać w kadrze, ale tutaj leży mój gienek i to jak ja tak rękami robię, to po prostu to jest mój gienek i ja go tak po prostu poklepuję, bo to jest mój kot i on nie ma nic przeciwko temu, tak? Mój kocie. No właśnie. Więc tyle wam chciałam powiedzieć. Idźcie się bawić na walentynki. Przeżywajcie swoje miłości w taki sposób, jak chcecie, jak wam się podoba, jak uważacie za słuszne. Jeżeli lubicie sobie wspólnie oglądać porn, to jak najbardziej. Może sięgniecie po pamiętniki Fanny Hill i to was troszeczkę tam porozrywkuje. Może wam to coś tam pokaże, jakieś ciekawe, nowe sytuacje do wypróbowania, kto wie. Nie jest to, pamiętajcie, nic podręcznikowego, więc możecie po prostu traktować tę książeczkę z dystansem. I jakby to by było na tyle, co chciałam wam powiedzieć na temat tych książeczek. Po prostu chciałam znaleźć jakąś książkę w swoim księgozbiorze, która się nada na ten dzień, bo akurat wiem, że wypada we wtorek, więc akurat ja zrzucam soboty i wtorki, więc... Myślę sobie, no idealnie, po prostu idealnie, żeby tutaj właśnie taką książeczkę tutaj wam pokazać. Tutaj, 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 tutaj. Znowu się powtarzam, to jest nerwica, natręctw tak zwana. W każdym razie życzę wam miłego wieczoru, spokojnego i bawcie się dobrze. I jeżeli macie tutaj jakieś też do polecenia książki w stylu pamiętników Fanny Hill, może sami czytaliście i macie jakieś swoje opinie na temat Fanny Hill, to jak najbardziej zapraszam do komentarzy. Może macie jeszcze jakieś książki właśnie w tym stylu do polecenia? Może uważacie, że te książki to zło i należy je spalić, bo pokazują seksualność kobiet, bo pokazują, że kobieta może czerpać przyjemność z seksu. O, straszliwe zbrodnie, okrutne. Jakby, no, gdyby jeszcze tutaj było pokazane, że kobieta potrafi czerpać przyjemność nie tylko z penetracji, ale generalnie jej ciało jest przystosowane do tego, żeby... Oczywiście nie mówię, że każda, tak? Bo są kobiety, które faktycznie potrzebują tej penetracji i tylko ona potrafi je zbawić. Ale jest... Nie wiem, zdając działanie biologii, mam wrażenie, że większość kobiet, które właśnie ta zewnętrzna metoda zadowalania jest bardziej właśnie aktywna. Czasami możecie się, jeżeli oglądacie porn, to możecie trafić też właśnie na scenę, gdzie kobieta z panem coś tam sobie tego i ona jeszcze sobie tutaj ręką dopomaga. No właśnie, bo tutaj klitoris jednak ma swoje nadrzędne działanie. Puis Sigmund Freud, l'ennemi numéro un du clitoris, invente le concept de l'orgasme vaginal. Et il décrète qu'une femme mature doit trouver son plaisir seulement dans la pénétration. Ainsi commence une vague d'obscurantisme clitoritien. Więc klitoris to jest w ogóle mega ciekawy wynalazek. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o właśnie tego typu tematy, to są książki, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś edukującego, to są książki inne, a to wyłącznie do rozrywki polecam ze swojej strony, jeżeli chcecie się troszeczkę pośmiać, troszeczkę rozgrzać na zimowe wieczory. Pamiętniki Fanny Hill, polecam i papatki! Co, Gineczku?
Drogie Naczku. Miśku.